Jeśli słyszymy w Kościele albo sami mówimy o tym, że Chrystus jest w każdym spotkanym człowieku, to znaczy, że, że naprawdę w każdym. Kiedyś poszedłem na spotkanie takiej grupy Zupa na Plantach, która spotyka się, żeby pomagać, a właściwie być z osobami bezdomnymi. I pamiętam swoje, swoje pierwsze spotkanie tam. No pomyślałem, spotykają się goście zimą z wielkim garem zupy, który rozdają osobom bezdomnym, pójdę też coś zrobić, nie? Przedstawiam się komuś, opowiadam, że Cześć, jestem Jasiek. E, chętnie Wam pomogę, nie? Rozdawać zupę. E, jeden facet do mnie mówi, fajnie stary, ale wiesz co, takich do podawania zupy to ja tu mam kilkunastu. Zobacz, to jest prawie, prawie tyle samo wolontariuszy, co, co bezdomnych. Ja e, tak trochę przegaszony mówię, spoko, to co mogę zrobić? Mówię, Widzisz tego kolegę? E, Siądź z tym chłopakiem i porozmawiaj z nim. Ja wtedy myślę, Mam siąść z bezdomnym, przepraszam, zasikanym, zażeganym, może pijanym, śmierdzącym i z nim porozmawiać, ale w ogóle o czym nie? Przecież my pewnie nie mamy nic wspólnego, nie? To była kolejna z wielu takich lekcji w moim życiu yy, lekcji pokory. się okazuje, że mamy bardzo, bardzo wiele wspólnego. Wydaje mi się, że czasem najważniejsza rzecz, którą można dać drugiemu człowiekowi, pomagając, yy, to niekoniecznie kasa, niekoniecznie jakaś ogromna ilość czasu, niekoniecznie, nie wiem, budowanie domów dziecka, czy, czy zmieniając, jego życia, wywracanie do góry nogami. Czasem to jest chwila rozmowy. To, żeby siąść z kimś na ławce, spojrzeć komuś w oczy, e, popatrzeć na niego jak, jak na człowieka, naprawdę jak na człowieka, równego, takiego samego jak ja. I się okazuje, że, że tych podobieństw, że tych e, wspólnych rzeczy mamy razem, e, razem naprawdę wiele. Przemieniajmy ten, ten świat, właśnie pomagając ludziom z tą samotnością, wchodząc w samotność drugiego człowieka. Czasem obecność jest największym darem, który możemy dać drugiemu człowiekowi. Nie ma takiej sytuacji, w której nie bylibyśmy w stanie zrobić czegoś dla drugiego człowieka, a chociaż to brzmi trochę jak slogan, to mam takie poczucie, że dobro zawsze do nas wraca. Mówiąc nieładnie, opłaca się być dobrym człowiekiem.